Proszę bardzo, panie pośle. Dziękuję bardzo. Szanowna pani marszałek, pani minister, Wysoka Izbo. Ja chciałbym bardzo jasno powiedzieć na wstępie, że kwestie dotyczące obronności państwa powinny być możliwie w szerokim zakresie wyłączone z bieżącego sporu partyjnego. I bez względu na to, kto rządzi, powinniśmy budować konsensus wokół siły i liczebności polskiej armii. I w tym duchu chcę powiedzieć, że to, że państwo utrzymujecie ścieżkę wzrostu nakładów na obronność, którą myśmy zaprojektowali jako Zjednoczona Prawica, zasługuje na poparcie. I będziemy tego typu wydatki zawsze wspierać. Cieszę się, że jednak nie trzeba przeżywać, nie musicie przeżywać tego, co myśmy przeżywali, że przyszło otrzeźwienie, bo nie ma żadnych wątpliwości, że to powiedzenie lepiej późno niż wcale odnosi się wprost do Koalicji Obywatelskiej, do obecnej koalicji 13 grudnia. Bo kiedy państwo polskie, nie Zjednoczona Prawica, nie rząd Zjednoczonej Prawicy, ale kiedy państwo polskie musiało się mierzyć z szeregiem kryzysów, pandemią, wojną na Ukrainie, kryzysem uchodźczym, kryzysem surowcowym, to wówczas musieliśmy się mierzyć jeszcze z jednym kryzysem. Kryzysem powagi i odpowiedzialności polskiej opozycji. Bo to państwo w takiej samej sytuacji głosowaliście przeciwko wydatkom na obronność. Kiedy były zgłaszane poprawki na zakup Abramsów, byliście przeciwko. Kiedy były zgłaszane projekty ustaw dotyczące budowy zapory na granicy z Białorusią, głosowaliście przeciwko. Głosowaliście zawsze przeciwko rządowi, nawet wtedy, kiedy to dotyczyło naszego bezpieczeństwa, naszej obronności. I my waszych błędów popełniać nie będziemy. Będziemy zawsze was w tych wydatkach wspierać. Ale jesteśmy jednocześnie świadomi, że czymś innym jest budżet, czymś innym korekty budżetowe, które państwo składacie i będziecie składać, a czymś innym wykonanie tego budżetu. I tu jasno, czarno na białym widzimy, że wbrew państwa deklaracjom nie potraficie zarządzać tymi finansami. Czyli wzmacniacie, zwiększacie wydatki na obronność zgodnie z tym, co myśmy zaprojektowali, ale jednocześnie nie wykonujecie budżetu w tym zakresie. No i przykładem jest oczywiście wykonanie budżetu Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, które już zostało ogłoszone, że w tym roku zakończy się na poziomie 60%. Cóż z tego, że zapisaliśmy 100-procentową wartość, jak państwo jesteście w stanie wykonać 60% tego budżetu. Drugi przykład z ostatniego posiedzenia Sejmu. Przyjmowaliśmy ustawę, którą poparliśmy, co do idei, bo my chcemy wzmacniać polskie zdolności produkcyjne, jeśli chodzi o amunicję. Ale w tej ustawie, która zakłada zbudowanie budżetu na poziomie 3 miliardów złotych, zaprojektowaliście korektę zabierającą 2 miliardy z tych 3 z budżetu Ministra Obrony Narodowej, przesuwając te środki do Ministra Aktywów Państwowych. Czyli jak możecie powiedzieć, że zaprojektowaliście taki budżet Ministrowi Obrony Narodowej, jak w międzyczasie, przy takiej okazji, jaką była ta ustawa amunicyjna, 2 miliardy zabraliście. Czyli jedną ręką dajecie, a drugą zabieracie. I kończy się to no kompromitacją. No bo jak inaczej nazwać to, że mówicie, że będziemy mieli w tym roku wydatki na poziomie, tak mówiliście w tej Izbie, z tego miejsca, na poziomie 4,1% na obronność, skoro już wiemy, że sami to powiedzieliście, że tak naprawdę skończy się to na poziomie 3,8%. Gdzie tu jest nasza wiarygodność sojusznicza? Kiedy mówimy, chwalimy się tym, poszczególni ministrowie spotykają się ze swoimi odpowiednikami w NATO, to jest bardzo ważny punkt odniesienia. Nasza przewaga, tak żebym powiedział, naszej dyplomacji, naszej gry dyplomatycznej, ale tam się okazuje, że wy mówicie 4,1, a wykonujecie 3,8. I to jest przykład na to, że można mieć dobre intencje, ale jak brakuje kompetencji, brakuje spójności polityki, jeśli chodzi o decyzje, no to na końcu wychodzi jak zwykle. Chcę także zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, który także dotyczy reputacji. To, że zabieracie środki Instytutowi Pamięci Narodowej, albo że zabraliście środki z rewitalizacji kompleksu
pomnika czynu powstańczego na Górze Świętej Anny, to także jest uderzenie w polską obronność. Dlatego, że nie będzie 300-tysięcznej armii, nie będziecie mieli żadnej wiarygodności, jeśli chodzi o procesy rekrutacyjne, kiedy będziecie zabierać pieniądze z tych projektów albo z tych instytucji, które budują patriotyzm, które budują morale żołnierza Wojska Polskiego. Więc jednym słowem, mówicie, wstępujcie do Wojska Polskiego, bo to jest zaszczytna służba, a tym, którzy wstąpili 100 lat temu i bronili Polski i polskości Śląska, odmawiacie pamięci. My w tej sprawie złożyliśmy poprawkę. Na sali widzę posła Kostusia z Opolszczyzny, pana posła Masełko z Opolszczyzny. Będziecie mieli okazję państwo wszyscy zagłosować za tą poprawką. To nie są duże pieniądze, ale ponad 100 lat od powstań śląskich warto, żeby Sejm jednak tą poprawkę przyjął. I ostatnie zdanie chciałbym poświęcić Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu. Brak tych środków na realizację tego przedsięwzięcia to jest także uderzenie w polskie bezpieczeństwo, w polską obronność. Centralny Port Komunikacyjny z perspektywy ministra obrony narodowej miał fundamentalne znaczenie dla naszej zdolności do przyjęcia dużej pomocy sojuszniczej w sytuacji kryzysu. I linie kolejowe, i lotniska, wszystkie te intermodalne instalacje, które były zaprojektowane, miały służyć temu, że w sytuacji kryzysu będziemy w stanie przyjąć pomoc sojuszniczą i bardzo szybko skierować właściwe siły i środki na naszą wschodnią granicę. Odbierając te pieniądze z Centralnego Portu Komunikacyjnego, także uderzacie w polskie bezpieczeństwo. Jednym słowem, bardzo bym prosił o to, żebyście projektując budżet z perspektywy obronności, z perspektywy polskiego bezpieczeństwa pamiętali, że nawet jak przyszło nawrócenie, że nawet jak macie teraz dobre intencje, to niestety jeszcze potrzeba jest kompetencji i konsekwencji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.